Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pracowni. Dzisiaj trochę znowu około remontowych rzeczy. Oj, długo się za to zbierałem. Zeszło nam chyba ze 4-5 miesięcy, żeby skończyć sypialnię i udekorować ją. No i koncepcja była taka, żeby zrobić własnoręcznie coś na kształt, na pomysł. Lameli. Tylko nie chcieliśmy, żeby to było takie zwykłe, wiecie, lamele marketowe, tylko żeby to było raz prawdziwe drewno, a dwa, żeby w tych lamelach było zawarte kilka bajerów. No i do tego projektu potrzebowałem HDF-ki, którą dostać było dość ciężko, dlatego też ten projekt się na tyle przedłużał. No i białą HDF-kę postanowiłem przykleić na ścianę. I musiałem trochę przerobić elektrykę, ponieważ miałem po obu stronach łóżka po jednym zwykłym gniazdku takim elektrycznym, a chciałem, żeby tam jeszcze było oświetlenie, gniazdko, włącznik, taki wiecie, pstryczek do włączania tego oświetlenia, więc trochę z tym zabawy było. No a potem z moich ukochanych kantówek sosnowych 3x3 cm, które sobie dociąłem na wysokość po prostu od podłogi do sufitu, wystarczyło zrobić lamele, ale najpierw trzeba było jeszcze je zalakierować. Użyłem do tego lakieru bejcy w kolorze dębu złotego chyba, i ze skrawek blatu bukowego, który mamy w kuchni, który jest na stole, na tych regałach, które robiłem. Chciałem zrobić półki takie wiszące, więc jego też tą lakieru bejcą w kolor pomalowałem. No i to musiało wyschnąć. Musiałem to potem przewieźć z mojej pracowni do mieszkania. No i potem był sam proces klejenia, który był totalnie nieciekawy i po prostu nakładałem klej, przykładałem. I tak oto prezentuje się efekt finalny tego mojego kraftu. Myślę, że wyszło całkiem w porządku. Koszt tego był dość niewielki. Jeżeli Ci się odcinek podobał, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę, hura, zostawienia jakiegoś komentarza. Wpadaj na stronę pusztart.pl, tam masz różne fajne linki do moich innych działalności internetowych, do podcastu Pusztart, do kanału z vlogami, do kanału gamingowego, na którym są live streamy z gier, do podcastu samego, do naszego Discorda, na którym można z nami pogadać. No i subskrybuj kanał i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!